Nie pytajcie mnie, o której dzisiaj wstałem. Wystarczy, że ja mam traumę. Wam tego oszczędzę. Nie powiem też, nie pokażę palcem, czyj to był pomysł. Mam nadzieję, że pod koniec dnia będę mógł powiedzieć, że było warto. Jesteśmy na Słowacji i idziemy... Gdzie my to właściwie idziemy? Na Wielki Krywań. Na Wielki Krywań. Przez pomniejsze jakieś punkty. Trzymajcie kciuki, bo łatwo nie będzie. Za nami pierwszy postój w chacie na Gruni, a przed nami chyba najtrudniejszy, najbardziej wymagający odcinek, chociaż to się tak naprawdę okaże, ale już sam początek sugeruje, że czeka nas nielekka wspinaczka. Idziemy tam. Wszystko jeszcze jest przed nami i tam będziemy schodzić. Zdobyliśmy chleb, chociaż nie było to tak łatwe jak wyjście po bułki do sklepu, ale udało się, a to co za mną widzicie, to jest właśnie Krywań, ten na który się wybieramy, ostatni szczyt dzisiaj do zaliczenia, no i potem już schodzimy w dół. No nie było łatwo, nie jest łatwo, ale cóż mogę powiedzieć, przynajmniej jest ładnie. No i na koniec Wielki Krywań, też odhaczony, ostatni szczyt na dzisiaj. Muszę przyznać, że trochę przerażało mnie to podejście, jak widziałem je z daleka i im bardziej się zbliżaliśmy, tym trudniejsze się wydawało, ale koniec końców okazało się całkiem przyzwoite, szczególnie w porównaniu z tym, co wcześniej podchodziliśmy dzisiaj. No a teraz mam nadzieję, że już będzie tylko w dół. To jeszcze tak w ramach podsumowania. Wszystkie te grzbiety zaliczyliśmy dzisiaj. Tam jest chleb, z którego schodziliśmy. I
chodziliśmy tam. Tak wygląda dzisiejsza trasa w dużym skrócie. Na początku stwierdziłem, że mam nadzieję, że pod koniec będę mógł powiedzieć, że było warto. No i pytanie, czy mogę tak powiedzieć? Na pewno momentami było hardkorowo, to bez dwóch zdań, męcząco. A czy warto? Zawsze warto jest spędzić dzień w miłych okolicznościach przyrody. A no nie da się ukryć, że faktycznie jeżeli chodzi o uroki, o to jak widokowo, ładnie było na praktycznie całym szlaku, no to tak, to warto. Nawet kanapka własnoręcznie zrobiona w takich okolicznościach przyrody i po takim wysiłku smakuje lepiej. Także tak, na pewno dzień trudny, ale udany. Tradycyjnie opis trasy będzie na blogu, tam też więcej zdjęć, więc odsyłam już teraz, link tradycyjnie w opisie pod filmem. My resztkami sił toczymy się do samochodu, jeszcze kawałek, no i tradycyjnie, jak zwykle, dzięki wielkie za obejrzenie filmu i do zobaczenia wkrótce.